Miałam okazję być na Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja od początku do samego końca. Emocje panują tutaj niesamowite, jest naprawdę cudowna atmosfera, ludzie są przyjaźni, uśmiechają się do siebie. I myślę, że z tego festiwalu wyniosę takie wspomnienia, które pozostaną do końca w moim życiu, za co wszystkim serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Festiwal ten. Przełamuje takie bariery dotyczące osób niepełnosprawnych i integruje zarówno osoby zdrowe, jak i osoby niepełnosprawne. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych podzia podziałów, nie odczuwa się tego. Wszyscy ludzie są życzliwi i przyjaźni do siebie nastawieni. Rok temu, a dokładnie 4 sierpnia, zostałam pierwszą Miss Polski na wózku w wyborach zorganizowanych przez Fundację Jedena Taka. A jak to się stało? Po prostu wzięłam udział w wyborach. Wysłałam zgłoszenie, nie zastanawiałam się ani chwili. Później miałyśmy zgrupowanie, na którym ćwiczyłyśmy układy choreograficzne, miałyśmy spotkania z, choreogra z choreografkami, z z stylistkami. Później odbyła się gala finałowa, i tam już żyli, decydowało, która z dziesięciu finalistek została mi z Polski na wózku. Co mi dały te wybory? Na pewno nabrałam jeszcze większej pewności siebie, stałam się odważniejszą osobą, poznałam niesamowitych ludzi, przeżyłam niesamowite chwile. I um, chciałam zachęcić wszystkie dziewczyny do, do wzięcia udziału w następnej edycji wyborów, ponieważ dzięki temu spełniamy pewną misję, przełamujemy panujące stereotypy dotyczące osób niepełnospra niepełnosprawnych, a także odkrywamy swoją stronę kobiecości i pokazujemy, że osoby niepełnosprawne są tak samo wartościowymi ludźmi i że marzenia nie mają barier.